Dbanie o dobro mieszkańców to realizowanie inwestycji tam, gdzie jest to potrzebne, a także plany na przyszłość. Starostwo powiatowe właśnie planuje nowe inwestycje w Łodzinie i Godzieszowej. Od pewnego czasu jest o wiele większy ruch samochodowy, szczególnie też samochody duże, ciężarowe, które jadą albo z Trzebnicy na autostradę, albo z Milicza na autostradę. Zaistniała możliwość ewentualnej obwodnicy Łoziny. Ta sprawa jest dyskutowana od jakiegoś czasu, już dłuższego. Jest nawet w planach, więc my jesteśmy jako mieszkańcy bardzo tym zainteresowani. Łozina w zasadzie jest uporządkowana tutaj, wstępnie uporządkowana, jeżeli chodzi o drogi. Natomiast ta obwodnica, ona by dawała szansę normalnego życia ludziom. Ponieważ to, co tutaj widzimy po mojej lewej ręce, to bardzo wąskie zwężenie przy kościele, który jest właśnie zabytkiem klasy zerowej, nie pozwala na przebudowanie tej drogi. A znowu nie może być takiej sytuacji, że jest zjazd autostrady, a nie ma wjazdu, ponieważ wszystkie duże samochody powyżej 8 ton powinny się przemieszczać przez Mirków, nakładając od tego momentu około 10-12 km, w zależności od tego, jaką drogę wybierze. Kolejne miejsce, w którym konieczna jest przebudowa drogi, to wieś Godzieszowa. No, na tą chwilę jest ta droga bardzo niebezpieczna, bo przy tej drodze powiatowej mamy boisko sportowe, które jest młodzież, dzieci uczęszczają, tak samo i mamy park podworski. Ta droga ma znaczenie dla powiatu bardzo duże, ponieważ jest to kontynuacja połączenia dwóch powiatów, jak tutaj sołtys już zaznaczył, powiatu trzebnickiego i powiatu wrocławskiego, ale oprócz samej technicznego połączenia tych powiatów, ona ma jeszcze za zadanie przenieść duże obciążenia ruchu, które czasami zdarzają się w przypadku awarii czy w przypadku wypadku na S8. Puszczane są tutaj w formie obwodnicy tą drogą właśnie duży ruch. Ale myślę, że działania powiatu idą w dobrym kierunku, no chociaż chwalę jakby sam siebie, bo jestem członkiem zarządu, ale też trochę moim czy naszym zadaniem jest, żeby się trochę też pochwalić tym, co robimy, bo robimy, uważam, dobre rzeczy. Echo 24, Agata Sibilak.